Obywatel po pierwsze ma odczuć, i to było naszym celem w minionej kadencji, ale także będzie głównym celem w ciągu tych najbliższych 4 lat, odczuć, że jest w centrum naszego zainteresowania, że administracja jest po to, żeby obywatel mógł być obsłużony jak najlepiej, ale także żeby odciążyć go od zbędnych obowiązków. Chcemy w związku z tym kontynuować rozwój e-usług w administracji, żebyśmy za jednym zamachem byli w procesie, zgłaszając narodziny dziecka, żebyśmy także dostawali kolejne informacje i kolejne propozycje usług, chociażby możliwość złożenia wniosku 500+, z automatu niejako, ale także chociażby możliwość zapisania dziecka do żłobka czy do przedszkola. Takim ważnym wyzwaniem, jeśli chodzi o obszar legislacji, będzie nie tylko wdrożenie i uchwalenie ostateczne ustawy o elektronizacji doręczeń, ale także kompleksowa zmiana przepisów po to, żeby wdrażanie rozwiązań cyfrowych było dużo, dużo łatwiejsze. Obywatel będzie miał przede wszystkim możliwość wymiany korespondencji z urzędami całkowicie elektronicznie. Brzmi banalnie, ale jednocześnie sprawa nie jest banalna, zwłaszcza dla tych, którzy nagle w jednym tygodniu potrafią dostać kilka listów poleconych i za każdym razem muszą iść na pocztę. To przyspieszy po pierwsze obsługę obywatela, ale także przyspieszy proces informatyzacji i elektronizacji samych urzędów. Chcemy, żeby Polacy mieli dobry zasięg wszędzie, chcemy, żeby mieli szybki internet i żeby jak najwięcej gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do tego szybkiego internetu w sposób stabilny, czyli najlepiej za pośrednictwem sieci światłowodowej. To będziemy wszystko kontynuować. Spotykając się z obywatelami, byłem bardzo zaskoczony tym, że dla nich najważniejszą, taką najbardziej namacalną korzyścią z funkcjonowania administracji było wprowadzenie możliwości jazdy bez dowodu rejestracyjnego. To pokazuje, czego tak naprawdę chcą Polacy, chcą wygody. Czyli mamy receptę, mamy legitymację studencką, mamy legitymację uczniowską, przeniesiemy to też na iOS-a, na to czekają obywatele. Ale chcemy też, żeby w tym elektronicznym portfelu, jakim jest aplikacja M-Obywatel, znalazły się dokumenty nie tylko publiczne, np. karta na siłownię, ale także karty miejskie. Mam nadzieję, że za chwilę będzie też prawo jazdy w wersji elektronicznej i przynajmniej jeśli chodzi o ten pakiet dla kierowców, będziemy mieli ten projekt domknięty. Wszystko, co powiedziałem, jest największym wyzwaniem, ale z całą pewnością coś, o czym nie wspomniałem jeszcze, czyli zapewnienie państwu, gospodarce sprawnej implementacji i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Bo mówimy i o 5G, ale także mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o technologiach takich jak blockchain, wykorzystanie chmury publicznej przez administrację, ale także przez biznes. To jest taki element, którego nie wszyscy obywatele odczuwają korzyści na wprost, ale ma kapitalne znaczenie, jeśli chodzi o budowę podstaw gospodarki cyfrowej w Polsce. Cyfryzacja to wyzwanie, cyfryzacja to jest oczywiście bardzo ciężka praca, cyfryzacja to frajda.